Dzień dobry, witamy Państwa po raz kolejny. Tym razem chcemy wyczerpać temat jakości jabłek. Jesteśmy w tym samym sadzie co poprzednio. Przenieśliśmy się tylko w inną kwaterę. Jesteśmy w Gali, ponieważ obiecaliśmy coś powiedzieć na temat wybarwiania owoców, a Gala, zwłaszcza te wczesne, paskowane sporty, no za miesiąc z haczykiem będą już pewnie do rwania. Czyli mamy czas odpowiedni żeby pomyśleć o wybarwianiu. Zadziałać, żebyśmy mogli później uzyskać dobrą barwę owocu. Waldemar, powiedz, co wpływa na wybarwianie jabłek? Oprócz oczywiście zdolności odmianowych, czyli genetyki. My goodness, mógłbym powiedzieć. O mój Boże, na wybarwianie jabłek wpływa tak dużo czynników, że myślę, że dzisiejszy odcinek pociągniemy do jutra. Ale w skrócie, przede wszystkim naświetlenie, dostępność azotu. Kolejna sprawa, mikroelementy. Kolejna sprawa, barwniki. Barwniki, głównie antocjany. Antocjany, których mamy w zależności od odmiany, w zależności od gatunku, całą masę, ponad 500 rodzajów barwników, dających nam takie, a nie inne kolory. Różnych antocjanów. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest wiele enzymów, które odpowiadają za kolejne przejścia tych antocjanów z jednej formy do drugiej. Różnią się one nieznacznie, różnią się ze względu chemicznego jedynie niewielkimi podstawnikami, pewnymi grupami chemicznymi, niemniej jednak dają one pełną paletę kolorów. I teraz od tego, jak ta genetyka, o której wspomniałeś, to jest także regulacja ekspresji odpowiednich genów. Te geny muszą być w odpowiedni sposób włączony i w odpowiednim czasie. Na to nie bardzo mamy wpływ, bo to jest determinowane m.in. przez długość dnia, przez jakość światła, przez zegar okołodobowy, przez natężenie światła i przez temperaturę. Temperaturę dnia i temperaturę nocy. Te wysokie wahania między dniem a nocą sprzyjają wybarwianiu. Zdecydowanie. Dlatego jeśli jest na przykład na początku września są bardzo ciepłe noce, to mamy już nie pierwszy rok z rzędu, w poprzednim roku się udało, tak, niestety wielkie problemy z szampionem, żeby się w ogóle wybarwił. Wtedy mamy tak zwaną kompensację temperaturową zegara okołodobowego i roślinie wydaje się, że cały czas ma jeszcze długi dzień i nie jest czas na to, żeby przechodzić w fazę dojrzałości owoców. Czyli nie produkuje barwników. Mi się wydawało, że rośliny są mądrzejsze od ludzi. Są zdecydowanie mądrzejsze, dlatego przetrwały dużo dłużej niż my na tej ziemi. Dobrze, wspomniałeś o azocie właśnie. Ten azot mnie tak zdziwił. To znaczy ja mam swoje teorie na temat dokarmienia azotem i wpływu na wybarwianie jabłek, ale ciekawy jestem, co Ty na ten temat najpierw powiesz. Nadmiar azotu, czy azot występujący w dosyć dużych ilościach, na pewno wpływa niekorzystnie na wybarwianie owoców, ponieważ synteza antocjanów przy dużych stężeniach azotu jest zahamowana albo spowolniona. No, ja bym to powiedział nie to, że duża ilość azotu, tylko właśnie ten nadmiar. Nadmiar, tak. Bo jeśli ta ilość pozostałych składników pokarmowych jest proporcjonalnie większa też, to ta duża ilość azotu nie szkodzi wybarwianiu. Troszeczkę będzie szkodziła, ale tutaj o tych innych składnikach mówisz pewnie o cukrach, tak? O cukrach, które też są niezbędne do tego, aby antocjany były syntetyzowane. Musimy mieć ten balans między azotem a cukrami, czyli węglem. Te cukry to jest jeden ze składników strukturalnych antocjanów, więc one muszą być obecne. Tak? Takie cukry, na przykład jak glukoza, musi być obecna, żeby antocjany mogły powstawać. Widzisz, ja mam na myśli swoje doświadczenia, które kiedyś przeprowadzałem na temat fertygacji w sadach i wydawało mi się na początku, jak patrzyłem na te kombinacje z fertygacją, że tam, gdzie była kontrola, tam jabłka się dużo wcześniej i dużo ładniej wybarwiły. Ale jak przyszło do zbiorów, to się okazało, że procent pokrycia owoców rumieńcem na kombinacji kontrolnej, gdzie nie było dodatkowego azotu, tylko sama woda szła, w porównaniu z tymi sadami, z tymi rzędami, gdzie była jeszcze fertygacja, więc azotu było dużo więcej, okazało się, że te kontrolne mają mniejszą powierzchnię w rumieńcu. Musimy pamiętać słabiej rosły. Musimy pamiętać o tym, że azot jest niezbędny i do syntezy cukrów, i generalnie do metabolizmu komórkowego, do produkcji białek. Jeżeli nie będzie enzymów, jeżeli nie będzie cukrów, tak, nie będziemy mieli produkcji antocjanów, nie będziemy w związku z tym mieli wybarwiania się owoców. Dlatego też azot musi być obecny. Natomiast duża nadwyżka tego azotu, nadmiar tego azotu, jak powiedziałeś, z całą pewnością będzie hamował ale syntezę. To, że jest dużo azotu w glebie, to nie szkodzi. Po prostu, jeśli jest nadmiar, jednostronny nadmiar jednego składnika, to tak, wtedy na pewno tak. Później się zastanawiałem, przecież ja gołym okiem widziałem, że te kontrolne są lepiej wybarwione niż te w doświadczeniach z fertygacją. I później sobie uświadomiłem, że to był taki myk optyczny. Dlaczego? Ponieważ te, które miały mniej azotu, miały skórkę, tą barwę zasadniczą szybciej żółknącą. I ten rumieniec na nich, na żółtej barwie wydawał się bardziej jaskrawo-czerwony, a te na zielonej barwie wydawały się, że ten rumieniec jest taki bardziej bury. Natomiast po wyjęciu z chłodni okazało się, że jednak powierzchnia ściśle zbadana naukowo na uczelni, okazało się, że to jest jednak dużo większe pokrycie owoców tam, gdzie było więcej wszystkich składników, bo nie tylko azotu. Pytanie jest, czy to nie jest efekt już pozbiorowy tego wybarwiania się. Pozbiorczy, tak. Myślę, że nie. Myślę, że tak, bo tam metabolizm przy odpowiedniej ilości azotu cały czas sobie biegnie. My zrywamy jabłko, ale w komórkach jeszcze pewne szlaki metaboliczne. Ale po zbiorze jabłko zamykamy do chłodni, gdzie jest ciemno i bez światła już nie będzie więcej wybarwiania, a światło, jak powiedziałeś, jest niezwykle ważne, najważniejsze. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że... To nie jest śliwka czy czereśnia, która i pod liściem się wybarwi, czy truskawka. Musimy pamiętać o tym, że światło może działać w pewnej odległości czasowej. Tak? Jeżeli światło zadziała jednego dnia, to efekty działania tego światła procesy, które uruchomiło procesy, więc one będą przez kilka kolejnych dni trwały. I tutaj, myślę, możemy dopatrywać się takiego efektu dobarwienia się skórki na tych owocach, które miały dostateczną dużą ilość azotu, tak żeby on mógł komórki rośliny, jabłek mogły dalej prowadzić te podstawowe przemiany metaboliczne. Między innymi syntezę białek, enzymów, które są potrzebne do wybarwiania. Może i tak, ale ja jednak... To tylko hipoteza. Ja jednak bardziej jestem przekonany, że to jest po prostu ten błąd optyczny, bo ta czerwień na jasno-żółtym, jasno-zielonym jabłku jest, wydaje się, taka pomarańczowa, jasno-czerwona, taka ładna. Natomiast ta czerwień, która jest na ciemno-zielonej skórce, wydaje się na taką burą. A później, kiedy już dojdzie do rozpadu chlorofilu i te jabłka wyjęte z chłodni też już nie są takie zielone, tylko są też żółte, no to okazuje się, że ten rumieniec na nich nagle tak wypływa. Tak, to jest też kwestia dyslokacji. Powiedzieliśmy o świetle, temperaturze, różnica temperatur, azocie, azot, mikroelementy. Mikroelementy też są oczywiście niezbędne do tego, aby właściwie rośliny syntetyzowały antocjany, a później, żeby mogły być te antocjany odpowiednio dyslokowane, czyli w skórkę. Ale które mikroelementy? No tutaj jest... Tutaj są pewne rozbieżności, tak? Bo możemy stosować taką szeroką gamę mikroelementów, począwszy zawierającą i mangan, i molibden, cynk, bor. Tak? A możemy się zawęzić w zasadzie tylko i wyłącznie do boru, magnezu, manganu i to może cynku jeszcze. Cynku? Tak. Bo widzisz... Powiedziałeś, może cynku jeszcze. Może cynku. A ja się spotkałem z takimi zaleceniami firm zachodnich, gdzie są na przykład preparaty nawozowe mające wspomagać wybarwienie i tam przede wszystkim jest, oprócz magnezu, to jest końska dawka cynku. Cynku, tak. Do tego mangan, co mnie zdziwiło, bo mangan będzie utrzymywał będzie wydłużał żywotność chlorofilu, czyli będzie bardziej wydłużał tą zieloną barwę zasadniczą skórki. Ale zawsze manganem dawaliśmy po to, żeby to jabłko było bardziej właśnie zielone, żeby nie żółkło zbyt szybko. Ale równocześnie będą syntetyzowane antocjany. Być może początkowo faktycznie one będą przesłaniane przez chlorofil, ale później będzie to z korzyścią dla syntezy i dla gromadzenia antocjanów. No i jeszcze do tego dawka była boru. bor i molibden, co też mnie bardzo zdziwiło, bo molibden o tej porze roku, przecież to jest pierwiastek śladowy, a tam było go naprawdę sporo. Chociaż wydaje mi się, tak na moje wyczucie, że tam najważniejszą rolę chyba musiało odgrywać cynk. Z całą pewnością cynk będzie istotny, między innymi dlatego, że w odpowiednim momencie musi ulegać uruchomieniu cały szlak biosyntezy antocjanów. I ten szlak biosyntezy antocjanów wymaga nie tylko aktywacji genów regulatorowych, czyli powstawania z tych genów białek, które są białkami regulatorowymi. W skład tych białek między innymi wchodzą te, które wiążą cynk jako pierwiastek kluczowy dla utrzymania struktury tych peptydów, ale są też kolejne enzymy, które wymagają takich elementów jak molibden czy mangan, czy nawet bor, jako koaktywatorów do syntezy kolejnych z tych ponad 500 barwników. No to zagmatwałeś. Odrobinkę. Kolego, odrobinkę. To, żeby było prościej, może zostawmy teraz te mikroelementy, przejdźmy z powrotem do makro. Mikroelementy są ważne mimo wszystko. Ważne Pamiętajmy. Są, na pewno są ważne, to nie ulega wątpliwości. Z makroelementów zawsze do poprawy wybarwiania stosowało się zwiększone dokarmianie potasem i fosforem. Przy czym dokarmianie potasem w niektórych odmianach jest dosyć ryzykowne, bo podejrzewa się, że może przyspieszać przejrzewanie owoców, przyspieszone przejrzewanie jabłek, więc skracałoby to długość przechowywania. Ja zawsze mówiłem, że fosfor lepiej maluje jabłka niż potas i tylko zwracałem uwagę, no nie stosujmy tego fosforu na przykład w takich odmianach typowo zielonych, jak Mutsu, Golden, jeśli chcemy uzyskać jabłko bez rumieńca, bo przy intensywnym dokarmianiu fosforem wychodzi rumieniec i na Mutsu, i na Goldenie. Nie we wszystkie lata, ale w lata sprzyjające nagle się robią te Goldeny takie łososiowe. No i Golden jeszcze taki łososiowy nawet znajduje nabywców, ostatnio nawet coraz bardziej popularny się robi. Natomiast Mutsu z rumieńcem nie do końca jest atrakcyjne. Fosfor. W zeszłym roku pogoda zrobiła troszeczkę psikusa. Wiele czynników się złożyło na to, że było bardzo słabe pobieranie potasu z gleby. Wychodziły potężne objawy niedoborów potasu na liściach i okazało się, że ci, którzy stosowali preparaty niefosforowe, tak jak ja zalecałem, stricto fosforowe do poprawy wybarwienia, tylko preparaty, gdzie była mieszanka fosfor i potas, no to przy tych z dodatkiem potasu to wybarwianie wyszło dużo lepiej. Ja tym byłem bardzo zdziwiony. To był taki bardzo nietypowy rok, ale no później sobie zdałem sprawę. Skoro było ograniczone pobieranie potasu z gleby, no tak, to po prostu dokarmianie potasem lepiej się sprawiło niż ta metoda, którą ja do tej pory polecałem, czyli sam fosfor. Fosfor, tak. To co prawda do tej pory istnieją cały czas kontrowersje, w jaki sposób te dwa pierwiastki, makroelementy wpływają i jakie niosą ze sobą efekty, czy te efekty uzyskiwanego rumieńca mają to samo znaczenie fizjologiczne, bo to niekoniecznie musi o to samo chodzić. Natomiast z całą pewnością oba są niezwykle ważne przy syntezie antocjanów i przy lokowaniu tych antocjanów w skórce. To jeszcze jeden element teraz, jak mówiliśmy, makroelementy, mikroelementy, światło, temperatura, do tego dochodzi jeszcze wilgotność powietrza. Wilgotność powietrza na pewno będzie się wiązała i z samym wybarwianiem, ale także musimy pamiętać o tym, że pobieranie dzięki różnicom wilgotności powietrza, potasu, fosforu z gleby może być zaburzone. Stąd może być między innymi konieczne dokarmianie w odpowiednich etapach wzrostu tymi pierwiastkami, makroelementami, więc to raczej byłby czynnik pośredni. Pośrednio ograniczający transpirację. Niemniej jednak w podręczniku doktora Klimka znajdziemy zapis, że tam właśnie oprócz wielu tych czynników również ta przekropna pogoda, przynajmniej albo przynajmniej mgła w okresie w nocy bardzo poprawia to wybarwianie. Myślę, że to też troszeczkę inaczej to jest wpływa na tą temperaturę. Tak. Stąd też jest może przepis, warto korzystać z doświadczeń tych, którzy mają takie problemy jak my niemalże co roku. Włosi preparat Haskon, który w zeszłym roku, to jest właśnie ten fosforowo-potasowy, który w zeszłym roku się świetnie sprawdził, lepiej niż te moje zalecenia fosforowe. Oni go zalecają w dużej dawce wody, zaraz po zachodzie słońca i to ma być woda zimna, prosto ze studni. Dlaczego? Bo ma być jeszcze jabłko nagrzane i liść i do tego ma wejść duża dawka zimnej wody, żeby zszokować troszeczkę skórkę i jabłka i liści. To jest taki efekt stresogenny i zwiększone pobudzenie, takie produkcji antocyjanów. Z całą pewnością barwniki, o których mówimy, nie tylko antocyjany. Dodatkowo mgła w takim sadzie, gdzie była duża ilość wody, do rana będzie inna. Są odpowiedzialne za odpowiedź na stres, różnego rodzaju stres abiotyczny. Więc tak jak mówiłem, ten efekt końcowy, to nasze wybarwienie, nie musi mieć to samo podłoże, te same podstawy, dając oczywiście ten sam efekt wizualny w formie gromadzenia antocyjanów, czy też innych barwników gromadzonych w komórkach skórki. Ale faktycznie i te temperatury, które obserwujemy, te różnice temperatury między dniem i nocą, jeżeli są one odpowiednio wysokie, to też czasami można przyjąć, że są to warunki odrobinę stresujące roślinę. No, może w niektórych warunkach. W niektórych warunkach z całą pewnością, jeżeli mamy dużą różnicę temperatur, no tak, roślina, bo to na tym to roślina polega. Odczuwa różnicę temperatur, a nie temperaturę bezwzględną. No dobrze. Co jeszcze o jabłkach, o wybarwieniu? Jesteśmy w sadzie, gdzie jest konstrukcja, na której można by było rozwiesić siatki. Troszeczkę inaczej jest z wybarwieniem pod siatkami. Pod siatkami, tak. No z całą pewnością mamy zupełnie inny rozkład światła w takich. To jest rozproszone światło. Jest rozproszone, zupełnie inna jakościowo długość fali docierająca do... Inny mikroklimat w ogóle w sadzie. Inny mikroklimat, mniejsze wahania temperatury, bo temperatura zgromadzona... W sumie światła jest dużo mniej. Ale też jakość tego światła jest zupełnie inna. Natomiast rośliny mają tak dużo receptorów fotomorfogenetycznych, które reagują na określoną długość fali, że są w stanie te różnice pod siatką i bez siatki doskonale... Ale rumieniec pod siatką jest inny. No ba, bo tam się zauważyłem... prawie więcej komplementów, tak jak pod jemiołą. Zauważyłem, że na przykład chyba 2-3 lata temu były też takie problemy z wybarwieniem i w momencie, kiedy po sąsiedzku na kwaterze były szampiony wystawione w słońce i za chorobę nie chciały się wybarwić. Po sąsiedzku, pod siatkami, szampion był wybarwiony niemalże w 100%. Ilość światła. Tylko, że to nie był taki jaskrawo-czerwony rumieniec, ładne paseczki, jak to byśmy chcieli na szampionie, tylko on był taki bardziej w róż wchodzący. Czyli to nie był taki rumieniec, który miał nadać jabłku atrakcyjność, a raczej ochronić to, co jest wewnątrz, tak? Przed tym niekorzystnym działaniem bardzo intensywnego światła. Nie wiem jak sobie to drzewo wymyśliło. Myślę, że to że raczej jest odwrotnie niż ty mówisz, że ta siatka spowodowała to rozproszenie światła, że to jabłko nie było przegrzane i ono może dlatego lepiej sobie radziło. Czyli nie działało tak intensywnie, nie działały na to jabłko promienie słoneczne. W związku z tym antocyjany tworzyły taką barierę ochronną. Tak jak przy na przykład roślinach zbożowych czy przy innych jednorocznych, u młodych siewek dochodzi do bardzo dużej kondensacji antocyjanów. One mają właśnie za zadanie ochronić te tkanki, które się dopiero rozwijają. Nie ma w nich dostatecznej ilości chlorofili i przez to właśnie produkują antocyjany, żeby działać protekcyjnie dla tych tkanek młodych, rozwijających się. Być może tutaj przy tak intensywnym naświetleniu, bez siatki, bez rozproszenia tego światła, dochodzi właśnie do takiej odpowiedzi nie w postaci pobudzającej atrakcyjność tego owocu w końcu dla zjadaczy, którzy mają roznieść nasiona tego drzewa, a raczej daje to nam odpowiedź w postaci ochrony tego, co mamy pod skórką, tego, co musi w dalszym ciągu metabolizować, tworzyć cukry, tworzyć materiały zapasowe, pozwolić rozwijać się nasionom. Myślę, że masz rację, ale tylko do pewnego stopnia. Jak zwykle. Bo ja, tylko do pewnego momentu, bo jeśli jabłko jest przegrzane, to w tym miejscu w ogóle nie tworzy antocyjanów. Spytaj się kolegów, często ci, którzy mają odmianę Jona Prince, od strony południowej, gdzie doszło do przegrzania się jabłka, ono w tym miejscu pozostaje po prostu żółte, nie tworzy zabarwienia. I czasami od drugiej strony, no gdzie było mniej światła, ma więcej. Musimy zobaczyć, czerwieni. Jakie mamy odmiany. Tak? Jakie mamy odmiany, jakie mamy warunki specyficzne dla tych odmian, które one wymagają i także w jaki sposób one będą odpowiadały. Część może tak reagować, część może reagować inaczej. Znowu wszystko zagmatwasz. Trudno. Dziękujemy bardzo Państwu serdecznie. Zapraszamy na następne spotkanie. Pokłócimy się znowu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.